Szanowni Państwo, droga młodzieży, uczniowie naszych szkół, zapraszam do obejrzenia serii niezwykle ciekawych filmów poświęconych gigantom nauki pochodzących z naszego województwa, województwa kujawsko-pomorskiego. Tę serię zaczynamy od niezwykłej postaci, od Wilhelminy Iwanowskiej. Pani profesor wszystkie szlify naukowe zdobyła już przed II wojną światową, a kiedy wróciła po wojnie z Kresów Wschodnich do Polski, wspólnie z innymi naukowcami założyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wiemy, że to jest uniwersytet, którego początki sięgają Uniwersytetu Wileńskiego. Ta wybitna postać ma na swoim koncie wielkie osiągnięcia naukowe, jeżeli wciąż posługujemy się miarą odległości, którą posługujemy się we wszechświecie, to właśnie jest miara, którą odkryła pani profesor. Jeżeli mówimy o Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, musimy wiedzieć, że to jest postać, bez której ten uniwersytet by nie powstał. Dużo jej więc zawdzięczamy. Chcemy zatem przypomnieć historie niezwykłe, historię ludzi, którzy współtworzyli naszą dzisiejszą rzeczywistość, do której przecież tak chętnie wciąż się odwołujemy. Pani profesor Cecylia Iwaniszewska opowie tę niezwykłą historię w sposób szczególny, ponieważ jest również pierwszym absolwentem pani profesor Iwanowskiej. Chyba też jako nieliczna pierwszą z kobiet, która astronomię ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Sądzę, że przeniesie nas w świat trudny, świat pełen wyzwań, ale również fantastyczny. Zapraszam do obejrzenia.